Firma Transcorn jest dystrybutorem materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych do elektrodrążarek drutowych, drążarek wgłębnych, przebijarek i maszyn ostrzących. Firma zapewnia najwyższą jakość produktów, doradztwo techniczne oraz szybką reakcję na potrzeby klientów. Dziękuję za zamówienie. W takim razie dostawa w ciągu 24 godzin. W swojej ofercie posiadamy elektrody drutowe, drut molibdenowy, filtry, metale nieżelazne, elektrody rurkowe, części zamienne do elektrodrążarek drutowych i wgłębnych. Asortyment został także wzbogacony o środki chemiczne firmy Buchem Chemii Plus Technik do wtryskarek. To produkty zaprojektowane z wysokiej jakości komponentów i w porozumieniu z producentami wtryskarek. Środki te gwarantują szybką aplikację, nie zawierają freonu oraz chlorowanych węglowodorów. W swojej ofercie posiadamy m.in. preparaty w sprayu, środki czyszczące, Solvo Spray, Reiniger SC, Reiniger SE, Butol, środki smarujące, Neolub, Neogliss, Neogliss Plus, Buflon, środki antykorozyjne i ochronne, Antikor HT, Antikor RS, Antikor CL, środki antyadhezyjne, Trenmitel C5, Trenmitel S10. Firma Transcorn ma w swojej ofercie również środki czyszczące w płynie Intercore VP 1026 do czyszczenia układów plastyfikujących oraz BP60 środek do czyszczenia opornej rdzy. Do czyszczenia zimnych form wtryskowych polecamy środek Reiniger SC, który jest koncentratem wysokoskutecznych rozpuszczalników, dzięki czemu doskonale usuwa różnego rodzaju osady nagromadzone na narzędziach. Solvo Spray, bardzo silny preparat do czyszczenia i odtłuszczania form narzędzi powierzchni metalowych. Po oczyszczeniu formy nie zapominajmy o prawidłowym zabezpieczeniu jej przed korozją. Pomoże nam w tym Antikor CL, preparat zapewniający skuteczną ochronę przed korozją. Dzięki niebieskiemu dodatkowi widać, które elementy zostały zabezpieczone przed korozją. Zmienne końcówki ułatwiają rozpylanie w najmniej dostępnych miejscach. Do czyszczenia zimnych form wtryskowych oferujemy także środki czyszczące w płynie, w tym BP60, kwasowy środek czyszczący przeznaczony do usuwania każdego rodzaju rdzy, szczególnie na płytach mocujących wtryskarek oraz w plecach form wtryskowych. Do czyszczenia wypychaczy w formie wtryskowej przydatne są preparaty Solvo Spray, który skutecznie rozpuszcza smary, oleje, smołę, żywice czy pozostałości rozdzielaczy oraz Reiniger SC do czyszczenia zimnych form i Reiniger SE do czyszczenia gorących form w trakcie procesu produkcyjnego. Po oczyszczeniu należy zabezpieczyć powierzchnię preparatem Antikor RS. Jest to wysokiej jakości środek antykorozyjny, smarujący oraz konserwujący, przeznaczony do żelaza, stali oraz materiałów metalicznych. Preparaty Antikor RS i Antikor HT mogą być używane również na wypychacze w formach wtryskowych, także w trakcie procesu produkcyjnego. Do czyszczenia układów plastyfikujących wtryskarek z rdzy oraz pozostałości tworzyw służy środek Intercore VP 1026. Jest to płynny inhibitor korozji i zapobiega powstawaniu rdzy. Sprawia, że materiał szybko wypływa z dyszy lub otwartych, gorących kanałów, zapewniając usunięcie wszystkich pozostałości po poprzednim granulacie. Firma Transcorn dzięki temu, że od 1957 roku korzysta z własnej narzędziowni wyposażonej w najnowsze maszyny CNC, takie jak m.in. elektrodrążarki, ma możliwość praktycznego i fachowego sprawdzenia oferowanego towaru przed wprowadzeniem go na rynek. Dzięki temu polecamy klientom sprawdzone produkty. Są nimi kolumny demineralizacyjne, zbiorniki kompozytowe wykorzystywane w procesie dejonizacji wody. Żywica dejonizacyjna PuroLite. Jest to gotowe do użycia jednorodne złoże mieszane, przeznaczone do produkcji wody zdemineralizowanej o wysokiej czystości chemicznej. Żywica ta jest szczególnie zalecana w elektrodrążarkach drutowych. Skorzystaj z naszej oferty dla Twojej narzędziowni. Posiadamy w sprzedaży wysokiej jakości filtry do wszystkich rodzajów elektrodrążarek drutowych i wgłębnych. Elektrody drutowe do wszystkich typów maszyn i do każdego rodzaju cięcia, od miękkich po super twarde, na wszystkich możliwych typach szpul. Ciecze dielektryczne,
inhibitory korozji Savan RVH600 oraz BP10 i BP20. Środki stosowane jako czynnik hamujący powstawania korozji w procesie elektroerozji bardzo skutecznie zabezpieczają materiał obrabiany, podczas pracy nie kolidują w obiegu wodnym z filtrami i żywicą. Refraktrometr. Urządzenie mierzące poziom inhibitora w dielektryku pozwala precyzyjnie określić stężenie inhibitora, dzięki czemu z łatwością można określić, czy konieczne jest dolewanie preparatu. Niezależnie od tego, czy poszukujesz produktów dla swojej narzędziowni, czy środków chemicznych do przetwórstwa tworzyw sztucznych, dostarczymy Ci rozwiązanie. Spośród szerokiej gamy produktów dostępnych na rynku mamy dla Ciebie najpewniejszą ofertę. Skorzystaj z naszego doświadczenia i wiedzy.